Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Neutrala, to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget i dzisiaj zaprezentuję wam, jak radzą sobie wszystkie klasy postaci w PvP oraz w lochach. Co prawda taki odcinek miał wlecieć dopiero na koniec tej mojej nowej miniserii, czyli wszystko o danej klasie postaci. Pierwszy odcinek z niej wleciał swoją drogą wczoraj o godzinie 12, no ale z racji tego, że w tym momencie startuje prerejestracja nowego serwera 60 międzynarodowego, no to myślę, że właśnie taki odcinek pomoże wielu osobom wybrać klasę na ten serwer, no i zrobimy sobie taki ranking właśnie klas w PvP, w lochach, no i na sam koniec w ostatnim rozdziale dorzucę od siebie pewne przemyślenia co do wyboru tej klasy pod względem gracza free to play, w sensie no jak gracz free to play powinien zdecydować i co wybrać, dlatego że również masę pytań dostaję właśnie w tym temacie, gram free to play, jaka klasa będzie najlepsza i tak dalej, no i stwierdziłem, że po prostu na ten temat się również w tym odcinku wypowiem. Na wstępie zostawcie oczywiście kciuka w górę, w tym momencie zjeżdżajcie w dół, klikajcie tego kciuka, będzie mi bardzo, bardzo miło, subskrybujcie z dzwonem, kto jeszcze tego nie robi, wbijajcie na Discorda, na Instagrama i na Twitcha, linki są przy piętym komentarzu oraz opisie, no i możecie pisać komentarze, jaką wy klasę planujecie sobie wybrać na W60, czy może ten odcinek wam pomógł, czy może wam pomieszał coś, bo tak też się może zdarzyć, może czegoś nie dopowiedziałem, oczywiście to wszystko możecie w komentarzach pisać. No i co, chyba sobie zaczynamy i na wstępie myślę, że zaprezentuję wam ranking w PvP, dlatego że wiele osób pyta, która klasa będzie dobra w lejcie i tak dalej, no i właśnie przygotowałem dla was coś takiego. Od razu tutaj powiem, że Strider, czyli jego postać generalnie, którą użyłem, żeby zrobić ten ranking, ma poziom 625 i rozkłada statystyki 1:1, więc no tutaj wiadomo, że nie dla każdej klasy to 1:1 będzie ok. Wiadomo, że na przykład u takiego maga lepiej by było troszkę więcej tej inty niż HP, no ale to jest taki ogólny ranking, jak prezentuje się w tym momencie PvP w gierce właśnie na takim późnym etapie gry. No i jak widzimy Bardzik dość mocno dominuje. To zresztą było widać w tym ostatnim odcinku, w zasadzie wczorajszym z Barda, gdzie on naprawdę jest bardzo mocny w tym PvP, no i tak naprawdę według SF Toolsa, oczywiście tu też pamiętajcie, że to są tylko i wyłącznie symulacje, gra generalnie opiera się na RNG, więc no też to nie będzie tak, że za każdym razem, nie wiem, takim Bardem, jak będziecie mieli takie same statystyki, jak tam na przykład Łowca Demonów, będziecie wszystko wygrywać, no to tak nie działa, tu jednak trzeba się przygotować na to, że w Shakesie to RNG gra jednak dość dużą rolę. No ale mówię, tak to się prezentuje na papierze i w tym momencie ten Bard oczywiście z lutnią wydaje się być najmocniejszy, jeżeli chodzi o PvP i ma naprawdę spore procenty tutaj, bo interesuje nas ta pierwsza kolumna, czyli 65,5%, to jest naprawdę dużo. Drugi jest Maguś, 58,5%, też bardzo, bardzo dużo. Potem mamy Druida, Maska Niedźwiedzia, niecałe 51%, potem mamy Druida, Maska Tygrysa, niecałe 50%, potem mamy Łowcę Demonów 49%, Paladyn tak samo 49%, troszeczkę mniej aniżeli Łowca Demonów, Berserk 48%, Zwiadowca 47%, Zabójca 47%, Wojownik niecałe 44%, więc tutaj widzimy, że jednak ten zjazd między właśnie miejscem 9 a 10 jest dość spory, no i na samym końcu mamy Druida w masce, w sensie no w masce, to jest tam no powiedzmy maska orła, mamy zaledwie 40,5%, tylko musicie pamiętać, że tak jak mówię, to są statystyki rozłożone 1:1. Więc tutaj jeżeli mamy na przykład taką sytuację na serwerze, że mamy jednego przeciwnika tylko i wyłącznie, z którym walczymy o tą pierwszą lokatę, no to możemy bardziej zbudować tą postać pod niego, czyli na przykład nie wiem, jeżeli gramy powiedzmy Łowcą Demonów, a on gra sobie Zwiadowcą, no to my na tym Łowcy Demonów możemy więcej tej zręczności wpakować, no i dzięki temu będzie nam łatwiej właśnie z klasami postaci, które również posługują się zręcznością. Jeżeli jesteśmy Łowcą Demonów, a on na przykład powiedzmy gra jakimś Berserkiem, no to 1:1 ten Łowca Demonów chyba powinien być lepszy, tak mi się przynajmniej wydaje, no ale to wszystko w trakcie wychodzi, nie? To nie da się tak jednoznacznie powiedzieć, że każda sytuacja jest ta sama i po prostu zawsze Bard będzie najlepszy albo coś takiego. Pamiętamy, że na przykład na Barda, kto ogląda wczorajszy odcinek, ten wie, bardzo mocny jest Berserk. Na przykład na taki druid w masce orła jest bardzo dobry na magów, natomiast no na wszystkie inne klasy postaci jest dość słaby, no i stąd też jego niskie win ratio. No ale tak jak mówię, tak generalnie się ten ranking prezentuje, no i co ja tutaj mogę od siebie dodać. Wojownik, no wojownik jest dość nisko, jak widzicie, tutaj 1:1, więc można by powiedzieć, że sytuacja idealna dla wojownika i dla paladyna, natomiast no wojownik w tym momencie jest dość słaby i to jest akurat prawda. Niestety, jeżeli właśnie chodzi o wojownika, no to na obecnym etapie gry, że tak powiem, gdzie doszły te nowe klasy, jakieś reworki były i tak dalej, no to ten wojownik troszeczkę tutaj spadł w rankingu, no ale tak to właśnie się prezentuje na papierze. Coraz częściej mamy sytuację taką, tak jak już powiedziałem, z tym bardem i berserkiem, z tym tam druidem w masce orła i właśnie magiem. Coraz częściej mamy sytuację, gdzie na przykład dana klasa jest dobra na tą klasę, powiedzmy, czyli tam, tak jak mówię, no druid w masce orła na przykład na maga, no a na przykład na wszystkie inne klasy będzie słaby, więc no tutaj no to nie jest już takie czarno-białe, że tak powiem, nie? Tak samo takiego barda, jeżeli nawet będzie wszystkich gniótł w tym rankingu, no to jakiś berserk nawet o wiele słabszy będzie mógł go z tego rankingu zbić, więc no tak jak mówię, duże RNG, coraz więcej tych klas postaci, no i nie jest to takie czarno-białe, no ale tak to się prezentuje według symulacji i tak to się prezentuje generalnie na papierze. No więc no mówię, ten bard naprawdę duża przewaga, co mnie w sumie nie dziwi, dlatego że obrażenia tego barda są bardzo, ale to bardzo mocne. Jeszcze jak tutaj dojdzie ta największa szansa na kryta, już taka maksymalna, tak jak w przypadku Stridera, jak dojdzie ten trener, tam powiedzmy 15, no to bardzo te hity są mocne. Jeżeli w ogóle chodzi o ten wczorajszy odcinek, to bardzo dużo, w sensie no dobra, nie dużo osób, ale tam ze 2 komentarze widziałem, gdzie ja często powiedziałem, że bard w walce z magami to jest to samo, czyli to jest 1:1, natomiast zwróciliście uwagę, że bard oczywiście mag ignoruje pancerz, czyli te 25% pancerza barda nic tam dla maga nie znaczą, natomiast ataki barda, to co ja powiedziałem w tamtym odcinku, ale wydaje mi się, że niezbyt tak donośnie, że tak powiem, to nie są ataki magiczne, więc ten pancerz jak najbardziej działa na tego barda, natomiast no i mag ma 10% pancerza, czyli w teorii po prostu w walce między bardem a magiem te 10% pancerza maga powinny robić jakąś tam przewagę właśnie na korzyść tego maga, natomiast no ja w walkach tego nie odczułem z magami praktycznie w ogóle, no i według SF Toolsa, to co wczoraj w odcinku pokazałem, również mamy na tego maga jako bard 50% win ratio, więc to raczej nie jest jakiś game changer, no ale faktycznie powinienem o tym wspomnieć, zapomniałem. No ale tak to się prezentuje, jeżeli chodzi o jakieś moje odczucia, z czym bym ja się tutaj nie zgodził albo zgodził, no ciężko mi w sensie coś jakoś się odnieść. No jest to w miarę okej, nie? Jest to w miarę logiczne. Paladyn na przykład. Paladyn uważam, że jest, no tutaj nie ma jakiejś przepaści, jeżeli chodzi o te procenty, no ale paladyn właśnie uważam, że jest klasą taką mało podatną na RNG, więc generalnie ten paladyn jest taki konsystent, można by powiedzieć. Mi zawsze słowa brakuje po polsku, no ale tak bym go określił. Berek, no berek raczej nie wiem, ja bym go dał troszkę niżej, to takie moje odczucia, no ale no, tak to po prostu wygląda, jeżeli chodzi o PvP. Jeżeli macie jakieś konkretne pytania, to możecie pytać. Pamiętamy, że to jest ranking, gdzie mamy to obliczone, jak walczą wszystkie klasy na wszystkie, tutaj z tego powiedzmy ranking, który wam w tym momencie prezentuję, tak więc no na przykład nie wiem, win ratio takiego barda zapewne zaniża berserk, no ale inne klasy zawyżają, nie? W sensie no tak jak pokazywałem we wczorajszym odcinku, ten bard w tym momencie jest dość mocny w tym PvP, więc no tutaj tak jak mówię, to no tu zresztą mamy minimalną szansę procentową, to jest w ogóle chyba właśnie na berserka te 35,33%, maksymalną mamy 98,97%, czyli to jest bodajże na druida w masce misia, więc no to jest taka, można powiedzieć, średnia, no ale można jak najbardziej się tym poniekąd sugerować. Dobra, teraz chyba lecimy dalej i teraz sobie bierzemy ranking właśnie jeżeli chodzi o lochy, jeżeli chodzi o walkę z tymi potworami w lochach. To jest ranking oczywiście zrobiony według moich odczuć i to co mi się wydaje, ja tak uważam, no i może oczywiście omówię. Jeżeli chodzi o S-tier, no to mamy berserka. Berserk stricte w lochach, no klasa nie do pobicia, dlatego że jest bardzo, ale to bardzo dobry, potrafi pokonać magów na poziomie tam, nie wiem, 420, gdzie wojownik na 500 nie może ich zrobić, więc to bardzo duża przewaga, jeżeli chodzi właśnie o tego expa. Ze zwiadowcami oczywiście też sobie radzi nieźle, z wojownikami ktoś powie, że ma jakieś tam problemy, ale ja bym tak nie powiedział. No generalnie te hity bardzo, ale to bardzo mu pomagają, to 50% na kolejne uderzenia uderzenie, więc tak jak mówię, no jeżeli chcesz się ścigać levelowo, to prędzej czy później ten berserk ci odjedzie, bo zrobi tych lochów po prostu więcej. Stąd też umieściłem go w tym S-tierze i jest on moim zdaniem najlepszy w lochach. Jeżeli chodzi o A-tier, no to mamy łowcę demonów. Po ostatnim buffie łowca demonów moim zdaniem bardzo, ale to bardzo dobra klasa do lochów. Mamy 44% na odrodzenie, więc to jest bardzo dużo, no a przeważnie jak ten łowca demonów się odrodzi raz albo dwa, co tak naprawdę no jak klikamy te lochy, to nie jest jakaś tam... nie jest tam jakiś wyczyn, powiedzmy, no to właśnie ten łowca demonów moim zdaniem zasługuje na A-tier. Co prawda jeszcze się tutaj zastanawiałem, czy barda do tego A-tieru nie dać, ale to zaraz na spokojnie do tego przejdę. No ale mówię, no łowce demonów blokują magowie, dlatego też no jest troszeczkę słabszy w tych lochach od berserka, no bo jednak na magów się nie może odrodzić, więc jest to jakiś tam blok dla nich, w sensie no dlatego łowcy demonów, dlatego też nie S-tier, no ale wydaje mi się, że jest delikatnie lepszy, ta jego mechanika bardziej pomaga w lochach, aniżeli tutaj jakieś uniki zwiadowcy, zabójcy, druida, tutaj jakieś te kryty barda, więc postanowiłem go umieścić w A-tierze. No i teraz mamy B-tier. B-tier to jest bard, to jest druid, to jest zabójca i zwiadowca. To są klasy postaci, które może nie są jakąś tam topką, powiedzmy, jeżeli chodzi właśnie stricte o to... o te lochy, nie jest to taki berserk, nie jest to łowca demonów, ale również bardzo dobrze sobie w tych lochach radzą. Zwiadowca uniki, zabójca uniki, druid też mi się wydaje, że zwłaszcza w tej masce tygrysa na lochy będzie całkiem ok, bo tam też jakieś uniki wchodzą w grę i tak dalej. No i mamy barda. Z tym bardem, tak jak mówię, miałem troszeczkę problem, bo bard wydaje mi się, że jest również bardzo dobry do lochów. W sensie ten bard na jakichś zwiadowców, na wojowników, przez to jakie kryty mu wchodzą, działa bardzo dobrze i bardzo fajnie leveluje. Na magów wydaje mi się, co ciekawe tutaj, bo powiedziałem, że w PvP właśnie nie widzę różnicy, żeby ci magowie robili tam... w sensie no mieli jakąś przewagę właśnie z racji tego pancerza, natomiast w lochach jest to trochę odczuwalne, bo zaraz przejdę do maga, który jest w tym C-tierze, no i ten mag akurat na magu w lochach też jest całkiem fajny, też dobrze się tych magów czyści, no ale właśnie na tym bardzie tego nie odczuwam i wydaje mi się, że magowie jakimiś tam blokami są, więc no tutaj powiedziałbym, że właśnie taki B-tier, no wydaje mi się, że jeżeli bard i powiedzmy łowca demonów będą mieli taki sam staż gry, taką samą liczbę grzybów wydaje i to wszystko, no to ten łowca demonów będzie po prostu miał łatwiej z tymi lochami, więc no o tym musicie pamiętać i z racji tego umieściłem go właśnie na równi z takim zwiadowcą i tak dalej. Dalej mamy C-tier, czyli mag. No mag jest na pewno lepszy w lochach od takiego paladyna albo wojownika, którzy są jak widzicie na samym końcu, no ale właśnie... na pewno nie jest tak dobry i na pewno tak szybko nie czyści tych lochów jak jakieś klasy z unikami, jak jakieś klasy pokroju właśnie bard, więc tego maga bym po prostu umieścił w tym C-tierze. Z wojownikami ma tam jakieś problemy, ale na przykład jeżeli chodzi o magów, no to czyści ich nawet szybciej, powiedziałbym, niż łowca demonów, no bo to jest mag na maga, wiadomo, jak jakieś tam kryty siądą, to fajnie to wygląda, no ale właśnie maguś tutaj zdecydowany C-tier, no i na samym końcu mamy D-tier, czyli paladyn oraz wojownik. No i oni są tragiczni w lochach, nie? W sensie tutaj od razu wam powiem, że jeżeli ktoś się nastawia na czyszczenie lochów, to zdecydowanie odradzam, no bo paladyn i wojownik, no bardzo ciężko nimi idą te lochy, nie? W sensie tutaj w ogóle z takim łowcą demonów, czy net bardem, czy tam tym betierem zero porównania, więc jeżeli chodzi właśnie o stricte lochy, tak jak powiedziałem, tak jak mówi rozdział tego filmu, no to zdecydowanie oni są na samym końcu. No i tyle, nie? Tak to wygląda z mojej strony, możecie oczywiście pisać, jeżeli się z czymś nie zgadzacie, czy to właśnie jeżeli chodzi o ten ranking w lochach, czy to jeżeli chodzi o ten ranking PvP, no a ja na sam koniec jeszcze dopowiem sobie, jak to wygląda z perspektywy gracza free to play, bo masę osób, w sensie masę pytań dostaję, tak jak mówiłem, gram tam free to play, jaka klasa będzie dla mnie najlepsza i tak dalej. Wiadomo, że te rankingi, które przedstawiłem w tym odcinku, są dla każdego ok. W sensie no tak w ogóle działa gra, nie? Nieważne jakim jesteś graczem, czy free to play, czy eko, czy grzybiarzem, no to jak dojdziesz do pewnego momentu, jak będziesz miał takie same statystyki jak twój przeciwnik, no to te rankingi, które dzisiaj powiedzmy pokazałem, no obowiązują cię, nie? Generalnie tak to działa. Natomiast ja jako gracz free to play, wiadomo, że też też musisz brać poprawkę, że jeżeli grasz, powiedzmy, odpalę jeszcze raz ten ranking PvP, jeżeli będziesz grał bardem, ale będziesz grał free to play, a ktoś będzie grał, powiedzmy, na grzybach druidem w masce orła, no bo on akurat w tym tutaj jest ostatni, no to wiadomo, że jeżeli będziecie grali przez tyle samo czasu, to ten druid w masce orła będzie cię robił, mimo że grasz w teorii najlepszą klasą do PvP. Musisz o tym pamiętać, no bo jednak do tego się nie oszuka, no. On robi 3 paski codziennie awki, ty robisz 1, więc no tak jak mówię, tego się nie oszuka, także no to PvP, jeżeli chodzi właśnie o gracza free to play, nie wiem czy jest na tyle istotne. Wiadomo, że możesz się porównywać z innymi graczami free to play, którzy wydadzą tyle samo grzybków, czyli no jako free to play tam powiedzmy tyle, ile zdobędą z gry, więc no tutaj już pod tym kątem możesz patrzeć i najprawdopodobniej ten ranking będzie cię obowiązywał, no ale gracza grzybiącego będzie ci ciężko prześcignąć. Oczywiście jeżeli serwer jest jakiś słabszy, jeżeli serwer już ma swoje lata, to ci gracze free to play wtedy wbijają się do tych topowych pozycji nawet w rankingu i wtedy to jakoś wygląda, no ale jednak mówimy tutaj o starcie serwera pod kątem właśnie tego W60. Więc no tak to wygląda jeżeli chodzi o PvP. Jeżeli chodzi o lochy, no to również wydaje mi się, że dla gracza właśnie free to play fajny będzie na przykład taki łowca demonów. Mimo że S-tier to jest berserk, no to jednak pamiętajmy, że ten berserk potrzebuje troszkę tych prób, żeby właśnie loszek zrobić, żeby się rozpędzić, no a jako gracz free to play klikasz sobie co godzinkę, więc może to być dla Ciebie problematyczne. Oczywiście, jeżeli tam klikasz regularnie, to w końcu Ci siądzie Ci fajna próba i fajnie zrobisz sobie loszek i będziesz miał satysfakcję, że zrobiłeś tam combo, nie wiem, 10 hitów, no ale to nie jest takie częste, więc tutaj z tym bym uważał. Do czego ja bym dążył jako gracz free to play? Bo pytacie o te klasy i tak dalej. Ja bym oczywiście dążył do tego, no bo tutaj grzybiarz, eko, wiadomo jak to wygląda, no eko też lecisz 3 paski, prędzej czy później te lochy zrobisz, eko generalnie nie jest aż tak stratny w stosunku do grzybiarza, jak właśnie gracz free to play, dlatego eko tutaj nie będę mówił. Jako gracz free to play ja bym wybrał sobie taką klasę postaci, która jest ok w PvP i jednocześnie dobrze czyści lochy, czyli tutaj ja bym dał na przykład właśnie takiego łowcę demonów, od siebie bym polecił, dlatego że jak widzicie łowca jest bardzo fajny właśnie w lochach, no i w tym PvP również jest fajnym. Więc to jest powiedzmy taki złoty środek w tym momencie właśnie dla osób grających free to play. Taki bardzik tak samo jest bardzo fajny. Bardem też myślę, że gracze free to play będą się dobrze bawić. Co bym odradzał dla gracza free to play? Jakiegoś wojownika, ale to głównie z racji tego, że wojownik potrzebuje dodatkowego itemku jakim jest tarcza, to może być dla Was problematyczne. Jakiegoś zabójcę, dlatego że on tutaj również potrzebuje drugiego itemku i to jeszcze broni, więc w ogóle jeszcze gorzej, bo oprócz tego musicie jeszcze znaleźć dobrą runkę, powiedzmy tam dobrego gema do tej drugiej broni i tak dalej, więc no to również zdecydowanie dla gracza free to play bym odradzał, no ale właśnie jeżeli chodzi o tam jakieś powiedzmy takie aspekty, co będzie najlepsze, no to jakiś właśnie łowca demonów, jakiś bard i tak dalej. Natomiast jeżeli gracie free to play, to tak jak mówię, takie competitive, takie rankingi nie powinny Was interesować, zwłaszcza przez pierwszy, nawet bym powiedział, rok serwera, więc tutaj ja bym polecał Wam wybrać klasę, która Wam się najbardziej podoba. Po prostu nie patrzycie co jest najlepsze, na przykład nie wiem, łowca demonów, ja Wam powiedziałem, że będzie ok, totalnie Wam się nie podoba jego mechanika, nie lubicie go powiedzmy, no bo wiadomo, każdy lubi co innego, no ale ja powiedziałem, że będzie ok, tak to wygląda na papierze powiedzmy, więc wybieracie łowcę demonów, no i potem się będziecie męczyć, bo Wam się klasa nie podoba, no ale gracie, bo on będzie tam dobry, nie? Nie ma sensu, nie ma totalnie sensu, nawet jeżeli chcecie grać zabójcą, to ja wielokrotnie powtarzam, no to się trochę przemęczycie z tym dodatkowym gemem, dodatkową bronią, natomiast i tak prędzej czy później, jeżeli jesteście cierpliwi, to wszystko wyjdzie na prostą, no i tak jak mówię, będziecie sobie czerpać fan z tej klasy postaci, więc tutaj najważniejsze jest to, żebyście grali tym, co Wam się po prostu podoba i co Wam będzie sprawiało przyjemność. Ja tam Was mogę nakierować, no ale wybór musicie sami dokonać wyboru, po prostu nie? Tak mi się wydaje. Tyle. Myślę, że wszystko powiedziałem, mam nadzieję, że taki ranking Wam się spodobał. Dziękuję Wam pięknie za uwagę, za oglądanie. Piszcie w komentarzach, czy z czymś się może nie zgadzacie, czy coś może źle powiedziałem, czy jak to tam u Was wygląda. Myślę, że teraz w ogóle zrobię taki maraton ton filmów, przed tym W60. Mam trochę czasu, żeby się wyrobić, to chyba więcej nawet tych filmów dziennie, aniżeli jeden będzie wpadać, ale to jeszcze wszystko zobaczę, czy mi wyjdzie tak jak planuję, żeby mi wyszło po prostu, więc zobaczymy, no ale możecie się spodziewać większej ilości filmów w tym tygodniu. Wszystko, dziękuję Wam pięknie za uwagę, za oglądanie, subskrybujcie z dzwonem, kto jeszcze tego nie robi, wbijajcie na Discorda, na Instagrama i na Twitcha, linki są przy piętym komentarzu oraz opisie, możecie oczywiście pisać komentarze, tak jak już powiedziałem wcześniej i tyle. Dzięki raz jeszcze pięknie za uwagę, za oglądanie, trzymajcie się i cześć!